Kanał do Diabła z grami wspierany jest przez sklep Perfect Blue www.perfectblue.pl. Wpadaj na mój Patronite i wesprzyj moją twórczość. Witam wszystkich mega serdecznie na kanale do Diabła z grami. Moi drodzy, jeżeli ktoś by mi kiedyś powiedział, że Nintendo Switch będzie całkiem niezłą maszynką do grywania horrorów, no to tylko bym się popukał w głowę i kazał pójść na przykład kupić bułki do sklepu, jednak nie zawsze jest tak, jak nam się wydaje. No i faktycznie jest cała masa bardzo dobrych i bardzo strasznych horrorów na nasz ulubiony hybrydowy system. Moi drodzy, to najprawdopodobniej będzie pierwsza część tego materiału, ponieważ horrorów na Nintendo Switch jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo i spora część z nich są dobre, jednak w tym odcinku wybrałem dla Was 10 nie tyle najlepszych gier, co wręcz najlepszych serii, jeżeli chodzi o horror na Nintendo Switch i mam nadzieję, że będzie się razem ze mną dobrze bawić. Jeszcze na samym końcu chciałem Was bardzo serdecznie poprosić o puknięcie w dzwonek, wciśnięcie łapki w górę, ale oraz o zostawienie komentarza, ponieważ komentarze zwiększają mi zasięg, a więc większy zasięg to będzie więcej filmów. Lecimy, moi drodzy, zaczniemy sobie tak, wiecie, lightowo, potem będziemy przychodzili w troszeczkę cięższe klimaty, mianowicie Little Nightmares 1 i 2. Little Nightmares to gra, która została wydana przez Bandai Namco i swego czasu zaskoczyła mnie mega świeżym i bardzo pozytywnym podejściem do samego tematu horrorów. W grze wcielamy się w dziewczynkę Six, która będzie musiała wydostać się z tajemniczego statku. Moi drodzy, jeżeli chodzi o gameplay Little Nightmares 1, mamy tutaj do czynienia z taką platformówką, która jest troszeczkę połączeniem gry platformowej z oczywiście z horrorem, a także z taką, wiecie, trochę powiedzmy grą logiczno-przygodową. Będziemy po prostu mieli różne zagadki do rozwiązywania i to jest naprawdę spoko. W samej grze nie ma ogólnie rzecz biorąc walki, ale za to są ucieczki i krycie się przed przeciwnikami, słuchajcie, i przeciwnicy są naprawdę rewelacyjni. Wielki, gruby kucharz, ultra wysoki facet, który będzie nas gonił. To wszystko wygląda jak taki koszmar małego dziecka i myślę, że właśnie taki tutaj cel chcieli osiągnąć twórcy, co moim zdaniem doskonale im się udało. Co prawda Little Nightmares 1 nie jest może jakąś wyjątkowo straszną grą, ale cała ma w sobie taką naprawdę bardzo interesującą otoczkę właśnie dziecięcego koszmaru, co sprawia, że ciągnie do niej i w momencie, w którym ją odpalimy, nie możemy totalnie przestać w to grać, słuchajcie. Gra posiada także kilka DLC, które rozwijają tutaj troszeczkę nam fabułę, a także posiada, moi drodzy, część drugą i teraz do niej przejdziemy. Część druga, Little Nightmares, moim zdaniem jest lepszym tytułem pod każdym względem. Jest lepsza graficznie, ma ciekawsze lokacje, ponieważ tym razem nie będziemy zamknięci tylko i wyłącznie na wielkim statku, ale zwiedzimy na przykład szpital, który jest genialny, szkołę, słuchajcie, las i całą masę innych interesujących lokacji. Tym razem nie sterujemy dziewczynką imieniem Six, tylko chłopakiem imieniem Mono i podobnie jak w poprzedniej części będziemy musieli rozwiązywać bardzo proste zagadki oraz uciekać od i ukrywać się przed przeciwnikami, a przeciwnicy są absolutnie przegenialni. W sensie to, wiecie, to nie ma przeciwników na zasadzie małych mobków, tylko są raczej duzi bossowie danego obszaru i tu wam powiem, że nauczycielka i etap w szkole to absolutne przemistrzostwo świata i ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie grał, to na maksa serdecznie polecam Wam zarówno jedynkę, jak i dwójkę Little Nightmares, jeżeli chodzi o horrory. Też jeżeli macie, powiedzmy, dzieciaka, który ma tam, nie wiem, 12-13 lat, to możecie dać mu już to zagrać. Wiecie, lepiej zacząć od czegoś takiego niż jak ja od Silent Hill 1, jak byłem mały, no bo widzicie, jak ja teraz wyglądam. Ale nie o tym. Słuchajcie, teraz czas na kolejny tytuł. Będzie to jedna z bardziej oczekiwanych przeze mnie gier na Nintendo Switch w ostatnim czasie. I tutaj będę często mówił o tym, że coś było bardzo przeze mnie oczekiwane. Czyli o Fatal Frame Maiden of Blackwater. Ja pamiętam dobrze, jak zagrałem pierwszą część Fatal Frame'a jeszcze na PlayStation 2, w momencie, w którym byłem absolutnym maniakiem Silent Hill'a i myślałem, że totalnie nic nie będzie w stanie mnie tutaj poruszyć, jednak było inaczej, ponieważ Fatal Frame zatrząsł mną dosłownie do samej kości, tak? Gra generalnie rzecz biorąc jest portem bodajże z Wii U, z tego co pamiętam. Chyba tak. W grze wcielamy się w kilku bohaterów. Będziemy mieli bodajże tam dwie albo trzy kobiety oraz mężczyznę i historia wszystkich z nich oscyluje się wokół góry Mountain Minami, coś takiego, sorki, jeżeli pomyliłem, słuchajcie, ale to jest mało istotne. Czyli do góry, na którą ludzie przychodzą po to, żeby się z niej rzucić i popełnić samobójstwo. I każda z tych postaci ma jakąś historię z tą górą związaną. Moi drodzy, całą akcję w Fatal Frame będziemy obserwowali z perspektywy trzeciej osoby. Kamera jest wysoko osadzona na naszych plecach, a w grze główną mechaniką gry będzie walka z duchami
oraz eksploracja i rozwiązywanie zagadek. Słuchajcie, walka w tej grze jest absolutnie rewelacyjna. W grze będziemy walczyli za pomocą naszego aparatu Camera Obscura i pokonywali kolejne duchy. No i sam też image tych duchów tutaj też naprawdę bardzo dobrze robi robotę. Będziemy mieli wisielców, jakieś podrżnięte, wiecie, szyje i tak dalej, jak to w horrorach, i przeróżne duchy, które nawiązują, słuchajcie, swoim wyglądem do japońskich horrorów typu właśnie Ring, Blackwater i tak dalej. Jeżeli chodzi o sam klimat gry, to trzeba przyznać, że Fatal Frame Maiden of Blackwater jest naprawdę strasznym horrorem. Cienkie przejścia między pomieszczeniami w kolejnych japońskich domkach, które będziemy zwiedzali, tereny leśne wokół góry Minami, kurde, może albo Mikami, nie, no, wokół naszej góry samobójców, lasy, słuchajcie, jakieś jeziora, świątynie i tak dalej, to robi naprawdę niesamowity klimat i niejednokrotnie z duszą na ramieniu będziemy przechodzili kolejne poziomy, tylko trzymając kciuki, żeby nic się, słuchajcie, totalnie przerażającego po drodze na mnie wydarzyło. Gra posiada naprawdę niesamowicie gęsty klimat i tutaj zarówno oprawa graficzna, jak i sam wygląd duchów, które wyglądają świetnie, ale także fabuła robią mega dobrą robotę, ponieważ cała gra skupia się oprócz tej góry wokół pewnego ekstremalnie wynaturzonego i chorego rytuału, którym zostawali poddawani ludzie, którzy mieszkali właśnie w takim domostwie, które jest umieszczone właśnie na tej górze. Reasumując, moi drodzy, Fatal Frame Maiden of Blackwater to jeden z najlepszych horrorów, jakie grałem w ostatnich latach, a także jeden z najlepszych przedstawicieli gatunku. Co prawda fani uważają, że jest gorszy niż jedynka, dwójka i trójka Fatal Frame'a. Jestem w stanie się może nawet do tego przychylić, aczkolwiek, wiecie, u mnie działa bardzo mocno nostalgia, więc ja minęły dziesiątki lat, setki, odkąd nie grałem w tamte gry, a grałem w Maiden of Blackwater dość niedawno i byłem bardzo, ale to bardzo szczęśliwy, dlatego myślę, że tutaj powinniście dać tej grze szansę, tylko jest bardzo straszna, prawda? Moi drodzy, kolejna gra, w zasadzie dwie gry, to Yomawari Midnight Collection i mamy tutaj zarówno pierwszą, jak i drugą część gry Yomawari. Yomawari to naprawdę niesamowicie ciekawy tytuł. Mamy tutaj do czynienia z grą, która jest utrzymana w takiej bardzo mocno chibi stylistyce, czyli postacie mają duże główki, wiecie, buźki, małe rączki, nóżki i generalnie rzecz biorąc mamy perspektywę taką mocno izometryczną, tak? Czyli obserwujemy tę grę, nie wiem, jak kurde Animal Crossing albo jak jakiś Harvest Moon, ale przejdźmy może do tego, czym są gry z serii Yomawari. Moi drodzy, są to bardzo straszne horrory, w których będziemy musieli eksplorować przeróżne lokacje. Będzie to miasto, będą to, słuchajcie, kanały, cmentarze, szpitale, biblioteki oraz cała masa innych rzeczy i będziemy szukali wskazówek na temat zaginionej, przepraszam, osoby, tak? No bo zarówno w jedynce nam ginie ktoś inny, w dwójce ktoś inny, na gameplayowo te gry są dosłownie identyczne. No ale słuchajcie, to jest materiał o horrorach, więc skupmy się na tym może, dlaczego te gry straszą. Strach przed nieznanym powinien być bezapelacyjnie tutaj takim clue tego wszystkiego, ponieważ w grze nigdy nie wiemy, co czeka nas za rogiem, a to, co może nas czekać, jest często ekstremalnie wręcz przerażające. Gra posiada takie, Boże, jak to się nazywa, proceduralnie, że tak powiem, generowane jumpscary, czyli czasami jeden potwór wyskoczy nam w danym miejscu, ale potem już tego nie zrobi i to my się zastanawiamy, czy kurde, może nas ominął, czy może my poszliśmy jakoś lekko inaczej. I takich motywów jest bardzo, ale to bardzo wiele. Niejednokrotnie szedłem cichymi ulicami świata Yomawari tylko po to, żeby nagle zostać rozerwanym na strzępy przez jakąś bliżej nieokreśloną kupę macek i mięsa. I to jest też wielki plus tego tytułu, ponieważ ja czytałem wywiad z twórcą a propos przeciwników, tak? I ktoś się go zapytał, jak udało ci się stworzyć tak przerażające maszkary? I tutaj twórca odpowiedział, że a spróbuj którąś z nich opisać. Jest to problem. Właśnie, słuchajcie, potwory w tej grze są takim Silent Hillem, tylko w wersji chibi, tak? Mamy tutaj naprawdę jakieś zlepki różnych ciał, powyginane totalnie maszkary, które widać, że same cierpią, tak? Nie tylko chcą nas skrzywdzić i idealnie pasują do tego klimatu. Plus fabuła obu tytułów jest bardzo smutna, bardzo zmuszająca nas do refleksji. No i co mogę wam powiedzieć? Słuchajcie, na maksa polecam wam Yomawari, tak? Tutaj niejednokrotnie, powiedzmy, będziecie wychodzili za róg po to, żeby zobaczyć potwora wielkości budynku, który dosłownie będzie zajmował 3/4 ekranu i którego okropna konstrukcja będzie sprawiała, że dostaniemy tylko ścisku w gardle i będziemy chcieli uciekać. Dla wszystkich fanów horroru, Yomawari, pozycja absolutnie obowiązkowa, nie możecie tego tytułu olać ani zignorować, moi drodzy. Kolejna seria gier to z gry z serii Spirit Hunter i mamy tutaj
zarówno Deathmark, jak i Spirit Hunter NG, moi drodzy. Są to visual novel, ale podane chyba w takim, ale mają taki sposób podania, który chyba mi najbardziej pasuje. Mianowicie mamy tutaj oprócz samego czytania również gameplay. Bardzo często w grze będziemy podejmowali decyzje, które potem będą miały wpływ na przeróżne wydarzenia, a także same tytuły posiadają, uwaga, uwaga, eksplorację. I eksploracja tutaj przypomina troszkę gry z gatunku Dungeon Crawler, czyli mamy mapę, możemy się kierować do tyłu, do przodu, prawo albo lewo, chodzić z ekranu na ekran i tam właśnie na tych ekranach w takiej mechanice a la point and click szukać przeróżnych wskazówek i tak dalej. I to robi robotę, powiem Wam szczerze, bo pomimo tego, że zarówno jeden, jak i drugi tytuł jest dość długi, to nie miałem w ogóle uczucia jakiegoś zmęczenia albo też znużenia, po prostu bawiłem się rewelacyjnie. A same gry, słuchajcie, jeżeli chodzi o fabułę Deathmark, w sensie Speed Hunter NG Deathmark, no to tutaj mamy opcję taką, że jest pewna klątwa w mieście i jeżeli ktoś się obudzi z danym znamieniem, no to umrze w przeciągu tam chyba 7 dni. No i nasz bohater się właśnie z czymś takim budzi. A w Spirit Hunter NG będziemy starali się odzyskać naszą siostrę, która została wciągnięta do lustra. Słuchajcie, klimat Spirit Hunterów opiera się głównie na tym, że dużo czytamy, tak? Dużo czytamy przy różnych opisów, przez co nasza wyobraźnia działa i wyobrażamy sobie niektóre sytuacje, więc tutaj wiecie, trzeba mieć dobrą wyobraźnię, a także tym, że tytuł świetnie buduje nasze takie przedspotkanie, że tak powiem, z duchami. Bardzo dobrze buduje napięcie, które narasta, ponieważ tak, że moi drodzy, będziemy pod koniec każdego chapteru walczyli z jakimś duchem, o którym słuchamy od samego początku, praktycznie do samego końca rozdziału i dopiero na koniec on nam się ukazuje. I to jest genialny patent, ponieważ na samym początku widzimy gdzieś ducha, który przychodzi bardzo, bardzo daleko w tle. Potem czytamy o nim, słuchamy, że ktoś z nim, ktoś go widział, ktoś go opisuje tak, czy druga osoba go opisuje inaczej, a obie wersje są bardzo przerażające, wiecie o co chodzi? I to naprawdę buduje rewelacyjny klimat. Sama gra też jest bardzo mocno, no nie ubójmy się ukryć tego słowa, chora, tak? Jeżeli chodzi o sceny gore, czy jakieś tam sposoby śmierci, lub też innego sprawienia przykrości ludziom. Więc to jest tytuł dla absolutnie osób, które są mega cierpliwe, znają doskonale język angielski, no i mają nerwy ze stali. Moi drodzy, czas na kolejną grę, czyli będzie to Tormented Souls, czyli też jeden z tytułów, na które bardzo długo dane mi było czekać na Nintendo Switch. Co prawda poprzednia wersja na PlayStation 5 i 4 ukazała się dużo wcześniej, jednak ja się uparłem, że chcę mieć tą grę koniecznie w handheldzie, no i mam. No i powiem Wam tak, gra jest wielkim hołdem dla klasycznych survival horrorów, czyli typu Silent Hill, typu Resident Evil. W grze wcielamy się w młodą dziewczynę, która dostaje list, że ktoś na nią czeka w opuszczonym szpitalu psychiatrycznym i oczywiście idąc logiką jedzie tam, dostaje w łeb, po czym budzi się naga, bez oka i w dość niecodziennej i nietypowej scenerii. Moi drodzy, gameplayowo tytuł jest, tak jak mówiłem, absolutną takim listem miłosnym do gatunku survival horror, czy będziemy mieli ograniczone menu, mało amunicji, mocnych jak cholera wrogów, bardzo interesujące zagadki oraz te takie z góry zaplanowane ujęcia kamery, które ja osobiście uwielbiam. Sam gameplay jest świetny, tak? Tutaj absolutnie nie mam do czego się przyczepić. Jeżeli chodzi o klimat i klimat strachu w tej grze, no to powiem Wam szczerze, że ja się osobiście nie bałem, jednak totalnie rozumiem to, że dla niektórych osób ta gra może się wydawać przerażająca. No i faktycznie jest. Mamy, słuchajcie, zwłoki pozawieszane pod sufitami, bardzo cienkie, ciężkie, takie ciemne korytarzyki, które będziemy przychodzić, które są świetnie rozbijane przez naszą latarkę. Jednak, no mówię, dla mnie to jakoś klimat mnie wyjątkowo nie poruszył, jednak trzeba przyznać, że Tormented Souls to naprawdę rewelacyjny tytuł i jest naprawdę super dla wszystkich fanów gatunku. Jedyne, do czego się jeszcze mogę przyczepić, to fakt, że gra nie posiada jakiegoś konkretnego replayability, ponieważ co prawda posiada 3 zakończenia, tak, ale nie możemy sobie ich nigdzie wyżej obejrzeć, później nie zdobywamy żadnych dodatkowych kostiumów, broni i tak dalej, ale ogólnie rzecz biorąc, Tormented Souls naprawdę mocno polecam, jest to dobry tytuł dla fanów gatunku survival horror, wręcz doskonały, a też nie da się ukryć, że jest to jedna z ładniejszych gier na Nintendo Switch, moi drodzy. Kolejna gra, w sumie to seria gier, to będzie to seria Resident Evil i postanowiłem wybrać te 3 tytuły z serii Resident Evil na Nintendo Switch. Od razu, słuchajcie, nie mogłoby się obyć bez remake'u pierwszej części, który do dzisiaj pozostaje moim
ulubionym rezydentem zaraz obok siódemki. W grze mamy do wyboru dwie postaci. Mamy Jill, Valentine i Chrisa Redfielda. I to jest fajne, że obie z tych postaci możemy sobie wybrać w wersji albo z Resident Evil 5, albo z jedynki. Tutaj na ekranie powinniście teraz widzieć gameplay, jak biegam napakowanym Chrisem z piątki. No i powiem wam tak, sama gra dla mnie to jest kwintesencja, jeżeli chodzi o jedynkę survival horroru. Mamy dwóch bardzo fajnych bohaterów, ograniczone menu, świetnych przeciwników, czyli zombie, pająki, psy, kruki i całą masę innych hunterów i innego tatałajstwa, które już weszło w kanon gier wideo, mi się wydaje, że na stałe. Czekajcie, zobaczę tylko, czy to nie ma żadnego problemu z nagrywaniem, nie ma. No i co? Co prawda tła, po których będziemy się poruszali, bo gra posiada taką renderowaną kamerę, tak, czyli będziemy przychodzili to jest z jednego ekranu na drugi. Co prawda tła są troszeczkę rozmyte jak na dzisiejsze czasy, jednak trzeba przyznać, że lokacje są naprawdę świetne. Samo domostwo, po którym będziemy chodzić, jakieś cmentarze okoliczne czy lasy robią naprawdę super wrażenie. Plus gra jest bardzo trudna. Zrozumiałem to, jak ostatnio sobie odpaliłem, no normal, no podług dzisiejszych gier jest to, słuchajcie, naprawdę wysoki poziom trudności. Plus jest straszna. Dlaczego jest straszna? Dlatego, że bardzo często mamy naprawdę mega ograniczone zasoby w grze. No i wiecie, kurde, łatwo zginąć, ciemno, zimno. Co to będzie? Resident Evil 1 to jeden z moich ulubionych horrorów ever. Resident Evil 4. Tutaj wiem, że może to nie jest najstraszniejsza część serii, jednak jest absolutnie przykultowa. No i ten pierwszy etap w wiosce, który jest już dla wielu najlepszym etapem w grach ever, do dzisiaj robi robotę. Słuchajcie, w grze wcielamy się w Leona Kennedy'ego, który przybywa do tajemniczej wioski w Hiszpanii i ma zamiar uratować córkę prezydenta. I gra, słuchajcie, to jest dla wielu osób najlepszy Resident Evil ever. Tutaj mamy ten zwrot bardziej w kierunku już strzelanki, tak? Czyli w grze, słuchajcie, będziemy pruli do przeciwników naprawdę potężnymi seriami, jednak sam klimat opuszczonych hiszpańskiej wioski, późniejszego zamku i tak dalej, jest naprawdę spoko, tak? Bardzo ciekawi przeciwnicy tym razem tutaj zombie zamieniono właśnie na zakażonych wieśniaków, którzy są dużo szybsi, dużo bardziej agresywni. No i co mogę wam powiedzieć? Ogromne replayability, gra wygląda naprawdę bardzo dobrze na Nintendo Switch, no i nic, tylko wam polecam. To jest taki, wiecie, shooter horror, nie? Ale nie mogłem o tym tytule nie powiedzieć, jest naprawdę przerewelacyjny i bardzo mocno czekam na jego remake, który będzie miał miejsce pod koniec tego roku, w sensie na początku przyszłego. No i na koniec, jeżeli chodzi o serię Resident Evil, to muszę powiedzieć wam o Revelations 1, czyli grze, w której wcielamy się w Jill Valentine i będziemy będziemy przemierzali pewną łódź podwodną, z tego co pamiętam, albo statek i tam walczyli z przeróżnymi takimi maszkarami w stylu filmu, na przykład The Thing, tak? Powiem wam tak, raz, że Resident Evil Revelations 1 wygląda naprawdę świetnie na Nintendo Switch. Dwa, że naprawdę jest to gra klimatyczna, tak? Tutaj troszeczkę, oczywiście mamy nadal sporo strzelania, jednak podług szóstki, piątki, czwórki troszeczkę z tego jest to zmniejszone. Mamy więcej zagadek, mamy przeciwników, którzy moim zdaniem są bardzo fajnym powiewem świeżości, czyli wyglądają jak jakieś takie glutoplazmy chodzące, to jest dla mnie spoko. Plus gra się naprawdę mega przyjemnie, no i gra posiada klimat całkiem niezły, słuchajcie. Raz, że przeciwnicy moim zdaniem mają naprawdę fajny image, dwa, że często brakuje nam amunicji i tak dalej, a trzy, że same lokacje na statku są naprawdę takie zimne, ciemne i mokre. No, okej, okay, lecimy dalej, słuchajcie, czyli oho, teraz schodzimy naprawdę w ciemność, czyli gry od Puppet Combo. Puppet Combo, taka firma indie, w której jeden gość tworzy, słuchajcie, gry inspirowane erą PlayStation 1 już od bardzo dawna. I muszę wam powiedzieć, że ja uważam się za gościa z mega mocną psychiką, jeżeli chodzi o gry wideo z gatunku horror. Jednak do Massacre zaraz przejdziemy. Zacznijmy może od Murder House. Murder House, słuchajcie, to gra, w której wcielamy się w jedną z członkinie ekipy filmowej, która leci kręcić materiał w pewnym domu, jednak tam grasuje morderca, który po kolei wyżyna wszystkich. No i gra chwyta za gardło naprawdę, i to ja zamówię to totalnie, totalnie poważnie. Ta gra jest absolutnie przerażająca i nie jest kompletnie dla osób o słabych nerwach. Raz, że ten styl graficzny, który przypomina mi na myśl Silent Hill 1, wzbudza, przywraca pamięć o koszmarach dzieciństwa, tak? Dwa, że sama kamera, którą możemy sobie zmienić zarówno z perspektywy pierwszej osoby, jak na taką, wiecie, a la Resident Evil, czyli tą ustawiającą się pod różnymi kątami zmienną, też robi mega robotę. Trzy, że udźwiękowienie w tym tytule to jest jakaś chora po prostu jazda mega wynaturzonego typa. Dźwięki, które wydaje z siebie morderca, te pisko, krzyko, wrzaski, to jest coś pięknego. Sam taki environment, że tak powiem, muzyka środowiskowa też jest naprawdę genialna, tak? Mamy tutaj zarówno nawiązania do Silent Hilla, jak i do Resident Evil.
a same ambienty brzmią naprawdę bardzo, ale to bardzo niepokojąco i bardzo mrocznie. Tak więc słuchajcie, Murder House to gra krótka, ale naprawdę dla ludzi o najmocniejszych możliwie nerwach. I tu was ostrzegałem, pamiętajcie. Ale jest też Nen Massacre, którego ja osobiście sorki, nie jestem w stanie ukończyć, bo boję się, że mi serducho wyskoczy, nie? Słuchajcie, Nen Massacre to gra, w której wcielamy się w matkę, która dostała list od swojej córki, że jest w klasztorze, w którym traktują ją bardzo, bardzo źle, no i matka postanawia zobaczyć, co tam się stało. No a stało się tyle, że po klasztorze zapierdziela, słuchajcie, zakonnica z nożem, z wyłupanymi oczami i chce nas zarżnąć za wszelką cenę. I powiem wam tak, nie wiem, co ta gra ma takiego w sobie, bo mnie ani ta zakonnica sama z siebie jakoś strasznie nie przeraża. Ale te korytarze, te pomieszczenia, ta kolorystyka taka niebiesko-czarna, dźwiękowienie tego tytułu i to, że zakonnica, kiedy was widzi, wydaje z siebie ekstremalnie wysokie po prostu tony jakichś dźwięków, krzyków, wrzasków, sprawiają, że ja czuję potężny wręcz dyskomfort i stres, kiedy gram w ten tytuł. Nie wiem, o co chodzi. Dla mnie każda sekunda tej gry jest czymś absolutnie przerażającym, jednak przerażającym nie w ten przyjemny już sposób, tak? Nie wiem, słuchajcie, może jakbyśmy sobie siedli w kilka osób przy piwku, to bym to skończył, nie? Tak, to mam naprawdę duży problem, a uwierzcie mi, że uważam się za weterana gatunku. No, dobra, Doki Doki Literature Club, tak? Słuchajcie, Doki Doki to tytuł, który przebojem też się wdarł, wiecie? Okej, okay. Na rynek horrorów tak patrzę, nie? Bo jak wiecie, gdyby tam się coś jakoś rozłączyło, no to były problem, a mam dobry flow akurat do gadki. Doki Doki to visual novel, w którym wcielamy się w chłopaka, który postanawia zapisać się do klubu literackiego trzech miłych, wesołych dziewczynek, czterech w sumie. Moi drodzy, gra generalnie rzecz biorąc jest horrorem, jakiego jeszcze nigdy w życiu nie widzieliście, jeżeli nie graliście w tę grę. Słuchajcie, mianowicie wszystko tutaj opiera się na dialogach. Poznajemy dziewczyny, spędzamy z nimi miło czas, piszemy sobie wiersze, rozmawiamy, aż w końcu zaczynamy zauważyć, że te dialogi stają się takie coraz bardziej dziwne. A tu któraś jeszcze ma do nas ciągle jakieś wyrzuty, jak to w życiu, a to któraś jest, wali jakieś dziwne fochy, a to któraś potem popełnia samobójstwo, a to któraś sobie podcina żyły, a to któraś to, a to któraś tamto. Wiecie, o co chodzi? Gra generalnie rzecz biorąc jest totalnym psychologicznym horrorem. Mamy tutaj naprawdę bardzo mocne sceny i to nie chodzi tutaj o samą taką, wiecie, sam obrazek, tak? Tylko raczej o opisy i o to, co się faktycznie dzieje na ekranie. To sprawia, że nie chcę wam spoilerować tutaj, tak? Bo liczę na to, że większość z was jednak zagra w Doki Doki. W ogóle zapraszam was do moich dwóch recenzji na kanale. Powiem wam tak, żeby to jakoś ukrócić, żeby nic nie zdradzić, Doki Doki to było dla mnie traumatycznym wręcz przeżyciem. Nigdy nie zapomnę tego tytułu. Jeszcze nie raz do niego wrócę, skończyłem już go 3 razy, słuchajcie. I bawiłem się naprawdę świetnie. Coś, czego nigdy nie widzieliście w gatunku horror. Gra, która dosłownie wychodzi z wam z ekranu, wchodzi do mieszkania i spędza z wami miło czas. Polecam Doki Doki Literature Club. Naprawdę to jest coś. Okej. Okay. Na 9, w sensie to nie ma miejsca, tylko 9 tytułem w sumie to kolekcją jest Amnesia Collection, moi drodzy. Tej gry absolutnie nie mogło zabraknąć na naszej liście. Amnesia, może po kolei. Kolekcja to 3 gry, czyli mamy Amnezję 1, to już kultowy horror z PC, z perspektywy pierwszej osoby, w której był jednym z takich prekursorów gatunku, na który dzisiaj mówimy, że to są symulatory uciekania i chowania się po szafach. Ale powiem wam tylko tyle, że gra naprawdę posiada bardzo gęsty, bardzo mroczny klimat, fajne zagadki, rewelacyjną ścieżkę dźwiękową i kilka naprawdę chwytających za szyję motywów typu niewidzialny potwór w tych kanałach, nie? To jest naprawdę coś świetnego. Amnezja jest już dość starą grą i graficznie może nie wygląda jakoś niesamowicie, jednak jeżeli lubicie taki staroszkolny styl grania, czyli dużo zagadek, dużo kombinowania, chowanie się przed przeciwnikami, to powinniście być szczęśliwi. Kolejnym tytułem jest DLC do jedynki, w którym wcielimy się w pewną damę, która będzie musiała, no powiedzmy, że uporać się ze swoimi byłymi kochankami. Tutaj mamy też może mniej takiego stricte horroru, a bardziej takiego gotyckiego na maksa klimatu, no też horroru, ale wiecie, takiego lżejszego, nie? Tu nie będzie co chwila podskakiwać, ani obgryzać paznokci ze stresu. Ten dodatek jest głównie nastawiony na zagadki oraz obserwowanie tego, co tam owa zagadka komuś zrobi, ale prawdziwą perełką dla mnie podczas kolekcji Amnesia jest Amnesia 2, czyli Machine for Pigs. I tutaj wcielamy się w gościa, który
No i tutaj też nie mogę kompletnie zdradzić fabuły. Powiedzmy, że szuka swoich dzieci, tak? Szuka swoich dzieci w takim steampunkowym otoczeniu, czyli będzie mieli fabryki, maszyny, to wszystko mi się kojarzyło z powiedzmy jakimś Londynem z, nie wiem, 1800 roku albo czymś takim. I gra, powiem wam tak, ciężko powiedzieć, że to jest taki horror prosto w ryj, jak ja to mówię, tak? Tu nie ma pistoletów, wiecie, potworów, i tak dalej. Czy potwory też są, ale to wolę wam, żebyście sami to odkryli. Ale to jest fabuła, której nie zapomnicie nigdy, jak już przejdziecie tą grę. Bardzo mroczna, bardzo chora, bardzo taka dająca nam do myślenia oraz bardzo mocno wwiercająca się wręcz w nasz mózg, słuchajcie. Amnesia Collection, a czy Amnesia Machine for Pigs to bardzo dobry tytuł. Generalnie rzecz biorąc, chyba nawet najlepszy, jeżeli chodzi o serię Amnesia, moim zdaniem. No i powinniście go też sprawdzić, tak? Jest to bardzo przerażający, bardzo taki inteligentny i mądry horror na Nintendo Switch. No i słuchajcie, dobiegamy do końca, ale lista horrorów nie mogła być pełną listą, gdyby zabrakło na niej gier z serii Outlast, czyli gra, do której ja podchodziłem jak do jeża jeszcze na PlayStation, słuchajcie, ale w końcu mi się udało, przemogłem się i byłem totalnie, ale to totalnie zachwycony. Mam nadzieję, że za opisy tego tytułu teraz kanał nie zostanie bana, no ale czegoś nie robi dla widzów, nie? Słuchajcie, Outlast 1 to horror z perspektywy pierwszej osoby, w którym wcielamy się w skórę pewnego detektywa, który jedzie zobaczyć, obadać, jak tam sytuacja wygląda, bo tam jakieś brzydkie suchy chodzą w opuszczonym szpitalu psychiatrycznym. No i słuchajcie, po przekroczeniu bramy all hell breaks loose, jak to się mówi. Outlast nie boi się żadnego tabu. Mamy tutaj wszystko, co najgorsze i co sobie możecie wyobrazić. Mamy obcinanie części ciała, tak, tych mniejszych i tych większych. Mamy tutaj będę starał się jakoś unikać takich słów, żeby serio tutaj nie było problemów z tym odcinkiem. Wszystkie możliwe sposoby na zadawanie człowiekowi tortur, cierpienia tutaj znajdziecie. Lokacje są dosłownie czasami zalane kompletnie krwią oraz trupami i będziemy w tej grze doświadczali kilku naprawdę chorych, bardzo chorych motywów, jak na przykład Kanibal, czy mój ulubiony pan młody z zadku Whistleblower, jak chory doktor, który coś nam obcina i powie, że obetnie nam jeszcze coś, jeżeli jeszcze raz mu uciekniemy, jak na przykład panowie, którzy uprawiają miłość z... No nieważne, słuchajcie, Outlast, tak jak wam mówiłem, nie boi się żadnego kompletnie tabu. Macie tutaj ekstremalny horror z najwyższym poziomem możliwym gore, z najwyższym możliwym poziomem zwyrodnienia oraz z najwyższym możliwym poziomem klimatu. Przy grze da się naprawdę narobić, słuchajcie, w gacie, a to przez to właśnie, nawet nie przez te widoki, które będziemy tutaj przeżywali, ale przez to, że wiemy, że jesteśmy w totalnym wariatkowie, że tu nikt nie jest normalny i że nikt nam nie pomoże, a wiele osób chce nas skrzywdzić. Moi drodzy, już tam powiedziałem troszkę tu właśnie o dodatku, więc może, bo jest taki sam jak jedynka, tylko tam porusza troszkę inne wątki, więc przejdźmy teraz do dwójki. Tym razem w dwójce zostaliśmy przeniesieni z takich zimnych, mrocznych korytarzy szpitala psychiatrycznego do pewnej nawiedzonej przez przywódcę kultu religijnego wioski gdzieś na wypiździewiu ekstremalnym. Słuchajcie, w grze ginie nasza żona, która jest w ciąży, co już daje mega klimat i czy ona, nie pamiętam, czy ona była w ciąży, czy ona jest, nieważne, po prostu ginie nasza żona, no i zostaje porywana przez grupę wieśniaków, którzy dają nam bardzo wymowny sposób znać o tym, co jej zaraz zrobią, więc już, nie wiem, jak macie, kurde, żonę, dziewczynę, no to jakbyście się, słuchajcie, czuli, nie? To już mi takie ciśnienie mega mocne w tej grze sprawiło, że ja muszę ją przecież uratować, nie? A sama gra... Porety. Powiem wam, że Outlast 2 na 100% by wylądował w takiej moim jakimś tam liście najbardziej chorych gier, w jakie grałem kiedykolwiek. Otóż w grze są poruszone bardzo mocno pewne elementy religijne i to jeżeli osoby, które oglądają te kanały, są bogobojne, to nie grajcie w ten tytuł, bo naprawdę zostaniecie opluci, zmiażdżeni, pobici i skopani przez tą grę, tak? W grze mamy straszne motywy, na przykład na P księża i ten motyw na P, nie, tu się pojawia. Mamy, słuchajcie, zakopywanie żywcem ludzi pokrytych jakąś... no nie wiem, jak mam to powiedzieć, słuchajcie. W grze będziemy na przykład spotykali się z babką, która jest szefową sekty, która ma nie do końca określoną płeć, jest ubrana w skóry innych ludzi i ma swoją sektę, która żyje w ogóle totalnie pod ziemią. Słuchajcie, klimat tej gry jest tak popieprzony, że ja to skończyłem raz. Co śmieszne, w ogóle Outlasta 2, wiecie, jak kończyłem, jak była premiera na PS4, siedziałem wtedy sam w domu kompletnie, żona była chyba wtedy urodziny,
Kupiłem sobie czteropak piwa, jakiegoś wesołego papierosa i chipsy, nie? Ja na jedno posiedzenie skończyłem cały ten tytuł, siedziałem 6 godzin w nocy i rąbałem w niego cały czas. To było dla mnie jak przejazd rollercoasterem na jakiejś ekstremalnie wysokiej, nie wiem, zjeżdżalni, nie? Naprawdę, słuchajcie, gra od lokacji do lokacji sprawia, że idziemy coraz głębiej w króliczą norę, tak? Wszystko później w Outlaście, w momencie, w którym doświadczamy deszczu krwi, który pada na nas z niebios, zaczyna mieć taki klimat trochę koszmaru sennego, że już w pewnym momencie nie odróżniamy, co się nam wydaje, a może to nam się grającym coś wydaje, bo jesteśmy już tym zmęczeni. Naprawdę, aż mi jest ciężko, słuchajcie, mówić o tej grze, ponieważ tak jak mówiłem, ja ją skończyłem jeden raz i było dla mnie to tak intensywne przeżycie, że już chyba drugi raz się nie podejmę, ale zobaczymy, nie? Możemy sobie kupić tą kolekcję Nintendo Switch kiedyś. Tak czy inaczej, Outlast 2 mega hardkorowy, bardzo dobry horror. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Na bank powstanie druga część tego materiału. Już na kanale zresztą jest taka lista najstraszniejszych gier na Nintendo Switch, ale tamta, no to pod względem technicznym i ogólnie wykonania bardzo mocno pozostawia do życzenia, więc postanowiłem nagrać nową. Na pewno pojawi się część druga, słuchajcie, trochę mi zajęło przygotowanie tego materiału, tak więc mam nadzieję, że stawicie mi łapkę w górę. Wpadniecie na Patronite i naszą grupę, słuchajcie, na Discordzie, do Diabła z grami. No i co, pozdrawiam Was serdecznie, do następnego, cześć.